Gdy Euzebiusz modlił się nocą, ukazały mu się rozproszone w lesie płomyki ognia. Tlące się ogniki zeszły się w jeden ogień, który rozgonił ciemności. Euzebiusz rozeznał, że oznaczają one rozproszonych, żyjących oddzielnie pustelników. Zapragnął połączyć ich w jeden ogień, klasztorną społeczność. W kolejnym rozważaniu na temat wielkich przygód życia zakonnego, wielkich filarów życia zakonnego, ogniki w zakon zebrane z okazji 750 rocznicy śmierci błogosławionego Euzebiusza, założyciela zakonu Paulinów, witam brata Artura, pokrzywę, przyjaciela i spowiednika. Mogę to powiedzieć od razu szczerze, także mojego spowiednika. Chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o pierwszym z zakonnych ślubów, o czystości. O ślubie, który w oczach świata jest pewnie najtrudniejszy, a w oczach zakonnika? Czasami trudny. Mhm. Czasami trudny, dlatego że oczywiście są pewne etapy w życiu człowieka, jak w życiu wszystkich ludzi, tak samo w życiu zakonnika, że akcenty z trudnościami się zmieniają. W niektórych momentach wydaje się, że najtrudniejszym problemem jest czystość, w innych, problem, w tych, w innych momentach życia okazuje się, że największym problemem jest ubóstwo, a jeszcze w innym momencie okazuje się, na największym problemem jest e, posłuszeństwo. Dlatego e, tak mi się wydaje, że, że dynamika naszego życia nie pozwala zakwalifikować e, ślubów do, do problemów które dotyczą, nie wiem, od początku do końca, tylko one są jak każdy ślub są i jak każda trudność jest w pewien sposób przez Pana Boga przewidziana jako droga naszego rozwoju, czyli doświadczenie, które Pan Bóg uznaje jako rzecz konieczną w drodze naszego zbawienia. Tak to widzę i to jest, mo to jest moje, moje zdanie na ten temat. Dlatego A kto ja... ma większe problemy z czystością? Stary mnich, mnich w średnim wieku, nowicjusz, każdy mnich? Wydaje mi się, że, że, że są dwa typy. Jeden, jeden typ jest taki, że nigdy od początku swojego życia zakonnego nie miał problemów z czystością. Jest jakiś dar, który Pan Bóg udziela człowiekowi w jego życiu, i ktoś, kto podejmuje wezwanie pójścia za Chrystusem. W swoim sercu, oddając się, dokonując pewnego wyboru, otrzymuje dar, że on tak naprawdę nigdy nie ma problemu z wyborem, z czystością. Oczywiście, abstrahujemy od jakichś tam pojedynczych pokus, czy jakichś innych sytuacji, które się gdzieś tam w jego życiu pojawiają, ale generalnie, jak spojrzymy na jego, na jego życie, to on większych trudności z tych nie ma, przez co? Przez bardzo konkretną decyzję wyboru swojego serca. Być może również przez łaskę, którą otrzymał od Pana Boga, że w ten sposób go chroni. I to jest według mnie jedna taka sytuacja. Przepraszam, że Ci przerwę, bo zaraz przejdziemy do tego drugiego typu, czyli podejrzewam do tych zakonników, czy tych w ogóle osób, które mają problemy z tak. czystością. Natomiast w, tutaj potrzebny jest głos sceptyka, niech tak będzie, który powie zaraz, zaraz. Mówisz łaska czystości, mówisz poważny, dojrzały, odpowiedzialny, twardy wybór, ale być może jeżeli ktoś nie ma problemów z czystością, w takim sensie, że nie zmaga się z tym, że to nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania, to może po prostu jest wychłodzony, może, może niezdrowy. Przecież biolog czy lekarz by powiedział, to nie jest normalne. Okej. Okay. Nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć w sposób prosty. Dlaczego? Dlatego, że według mnie jakby sama sytuacja yy, życia w ślubach jest od początku do końca sytuacją indywidualną. I dlatego yy, jakby to, co dzielę teraz na dwa typy, to jest taki podział bardzo ogólny. Podział, próbujemy ten podział po prostu zrobić, żeby sobie ułatwić w pewien sposób patrzenia. Natomiast przeżywanie każdego ze ślubów, każdego, każdej drogi powołania jest, jest wydarzeniem bardzo osobistym i bardzo indywidualnym. I teraz, żeby mówić o czymś konkretnym, to musimy wejść w życie konkretnego człowieka i zobaczyć pewne rzeczy. Czy on jest wychłodzony? jak powiedziałeś, czy też po prostu Pan mógł daje mu ten przywilej, że on patrzy w oparciu o swoją decyzję, jest człowiekiem wewnętrznie ułożonym, spokojnym, albo... Albo tak naprawdę każda decyzja, którą podejmuje, owocuje w nim konsekwencją świadomego potwierdzenia wyboru. Nie? Tak, mi, tak mi się wydaje. Oczywiście to, to nie jest generalizacja, tylko uproszczenie sobie pewnych rzeczy, bo ja spotykam w swoim życiu ludzi, którzy w momencie, kiedy widzą kogoś w słabości, patrzą ze zdziwieniem, że jak to. Że on może mieć trudności. I podjąłem wybór, e, poszedłem konsekwentnie za tym wyborem, e, i, i, i dla mnie to jest oczywiste. Mhm. I teraz mamy ten drugi typ, tak. to znaczy tych mnichów. Czy w ogóle po prostu ludzi, ludzi życia duchowego. Bo to, nie, bo to nie dotyczy tylko mnichów, tylko wydaje mi się, że to dotyczy wszystkich ludzi. To, że my jesteśmy e, zakonnikami, jest to pewien, e, pewna forma życia, którą wybieramy. Natomiast trudności, o których mówimy, są trudnościami, które dotykają e, zdecydowaną większość, większość ludzi. Nie? Że, że zakonnik ma prawo mieć pewne trudności w przeżywaniu swojej czystości. Bo co? Bo jest człowiekiem, którego Pan Bóg stworzył, z jego całą seksualnością, z jego uczuciowością, z tymi wszystkimi darami, które są wkomponowane od początku w naturę człowieka i tworzą jego całość. Gdyby zapytać prawnika, to powiedziałby, że nie może mnichem czy kapłanem zostać człowiek, który nie ma potrzeb seksualnych. No tak, bo, 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 bo jak prawo zakonne mówi, to żeby zostać kapłanem, trzeba być zdrowym, normalnym człowiekiem, mężczyzną w tym wypadku, jeżeli chodzi o kapłaństwo. Więc, więc nie, 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 życie zakonne nie jest przeznaczone jakby sensu stricto dla ludzi, którzy są powiedział, Tak. Bo byliby nie normalni. Nienormalni. Pan Bóg powierzył życie zakonne i życie kapłańskie ludziom, którzy są w pełni tego człowieczeństwa, o którym w o którym, taki sposób oczywisty Trochę mówi. jest okrutny w tym. Daje nam pewien dar, jakieś piękno, jakieś głębokie potrzeby, które czasami nami szargają, miotają, rozrywają nas wewnętrznie i oczekuje, że że będziemy żyć bez realizacji tych potrzeb. Okej, okay. i teraz wydaje to się okrutne, jeżeli się nie słucha tego, co naprawdę mówi Chrystus, tak? bo jeżeli życie człowieka jest oparte tylko na Jego naturalności. Tylko związane z jego prokreacją, z jego rozwojem, nazwijmy to przedłużaniem gatunku czy cokolwiek. Oczywiście to byśmy powiedzieli, że to jest okrutne i że życie kapłańskie, zakonne. W tym wypadku jest to jakieś godzenie w dobro, wręcz w dobro człowieka. Na święty Paweł powie nam, kto może pojmować, niech pojmuje, bo. Odpowiedzią na, 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 na życie zakonne czy na życie kapłańskie nie jest racjonalizacja, tylko jest otworzenie się na to, czego Pan Bóg chce, a więc ten, który stworzył naturę człowieka i pokazuje, że jest Panem tej natury, że On może dać człowiekowi te dary, które po ludzku wydają się takimi rzeczywistościami niezrozumiałymi ze względu na to, że wybiegają w inną sferę. Nie? I oczywiście, że y, kluczem tego jest doświadczenie wiary, nie doświadczenie braku, tylko doświadczenie wiary. Jeżeli ja żyję w czystości, to y, nie wybieram tej czystości ze względu na to, że to jest brak, wtedy kiedy odczuwamy to jako brak to przychodzą trudności, przychodzą grzechy, przychodzi oszustwo złego ducha, który mówi, Bóg ci coś odebrał, tobie się to należy, ty na to zasługujesz, a Bóg jest tym, który ci to odebrał. I teraz wepchnął cię w życie, które jest no, na końcu takim, no co, okrutnym dla ciebie? Nie? Że interpretacja złego ducha jest interpretacją opartą na półprawdach. Nie? Że on, I na lęku. On, ale, ale on interpretuje też fakty, bo on, on interpretuje doświadczenie. Tak? Masz doświadczenie normalnego człowieka, poruszeń, pragnienia miłości. Tak? I on ci to interpretuje. Interpretuje ci po swojemu, w swoim kluczu, interpretuje ci to, co się z tobą dzieje ale nie interpretuje ci tego w, w świetle Boga tylko w swoim własnym i mówić to co robisz to całe twoje życie od początku do końca jest tak naprawdę wiesz bez sensu Arturze, w tej naszej rozmowie bardzo szybko się pojawił zły duch. To jest znamienne, dlatego że jakby ta sfera, o której rozmawiamy, mhm. sfera czystości, to jest coś, do czego on ma łatwiejszy dostęp? Nie. Ale jakoś, jakoś Nie. łatwiej tutaj odnaleźć swoją grzeszność. Okej. Okay. Tylko spotkać złego ducha w tym obszarze. Czy ulec mu? Dla, dlaczego, dlaczego, Dlaczego to jest takie oczywiste? No dlatego, że on. Niczego nie wymyślił, tylko że tak powiem, bazuje na tym, co stworzył Bóg. Bóg stworzył człowieka z całą jego naturą, z całą jego seksualnością, i to Półcią. jest coś, tak, I to jest coś, co jest cudowne, co jest dobre. Bóg powiedział, stwarzając człowieka, że jest bardzo dobry. Nie? Pamiętajmy, że to się stało jeszcze w raju, czyli przed grzechem. Okej. Okay. Konsekwencja grzechu przyniosła to, co przyniosła, czyli utratę relacji, tej najgłębszej relacji jedności z Bogiem. Nie? I ta szczelina, która powstała poprzez grzech, no to demon ją próbuje pogłębiać, wypełnić, nie? Pokazuje, próbuje pokazać sytuację człowieka jako sytuację, no właśnie, cierpienia bez sensu. Że, że jeżeli nie możesz się zrealizować w ten sposób naturalny, fizyczny, e, posiadać dzieci, mieć żonę, no to cierpisz. I to jest bez sensu, bo Bóg cię w to ubabrał, bo Cię nie kocha. Bo jakby Cię kochał, to by dał Ci tamto. Nie? I my się dajemy na to, na to złapać, nie? że, że e, brakuje nam tego, co jest źródłem życia e, zakonnego, czyli doświadczenia Boga. Nie? Że jeżeli nie mam doświadczenia Boga, jeżeli moje życie nie jest oparte na planu Bogu, to co ja robię i po co ja w tym żyję? Do czego ma mnie to prowadzić, skoro to jest wbrew mnie, wbrew mojej naturze? Uzasadnieniem mojego życia jest Jezus Chrystus. To jest uzasadnienie mojego życia, to jest doświadczenie mojego życia, nie? Że on mi uzasadnia moją czystość. I wtedy nagle się okazuje, że moje życie nawet w celibacie czy w ślubie czystości yy, może być płodne. Oczywiście, że tak. Tą, tą płodnością, która jest oparta na miłości czystej, tak? Czyli Rodzę do, do tej miłości, do, do, do doświadczenia Boga. Dlaczego? Bo pokazuje Jego prawdziwe oblicze, interpretuje moje rzeczy, moje doświadczenia, moje grzechy również, ale w świetle Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. Że to, co na, na najbardziej nas dotyka, to konsekwencja grzechu, ale w sensie poczucia winy, oskarżenia, które się pojawia, nie? bo w tym zmaganiu jest, jest pewna, pewien trud, nie? że człowiek się zmaga, próbuje, wstaje, rozpoczyna od nowa, ma ten cały proces dobrych chęci, szczerych postanowień, nie? a fakty są takie, jakie są, czyli znowu upadam, znowu wchodzę w jakieś doświadczenie, znowu i w którymś momencie. Zaczynamy się zastanawiać, e, o, o, dlaczego tak? Dlaczego Bóg mi nie pomaga, skoro ja chcę? I, i, i przychodzi e, oskarżenie. Przychodzi oskarżenie albo siebie, albo podświadome trochę oskarżenie Pana Boga. I, i, i w tym momencie następuje dysonans, tak? Że z jednej strony czuję się e, winny. A z drugiej strony oskarżam pana Boga, że mi nie pomaga. I demon mówi: e, dlatego tu nie musisz być. Mhm. Dlatego tu nie musisz być. Pakuj się. Widocznie to nie jest twoje miejsce. To znaczy podważa cały twój sens tak, życia? Tak, oczywiście. Na podstawie jednego upadku? Na, tak, czy na podstawie potknięcia. jednego grzechu, nie? To jest... jest dosyć znamienne. To znaczy wyobrażam sobie jakiegoś hejtera internetowego trolla, czy po prostu złośliwca. Który powie, dobrze, jeżeli mam białą kartkę i na niej się pojawi jedna plamka, to to już nie jest czysta kartka. Jeżeli mam mnicha, który ślubował czystość mm -hmm. i nagle się pojawi jeden upadek, jeden mm -hmm. grzech w nieczystość, mm -hmm. no to to już nie jest czysty mnich. Okej, okay. ale naszym celem nie jest nie zgrzeszyć. Mm -hmm. Naszym celem jest życie z Bogiem. Nie? Że, że to, to jest cel. Mnie bardzo inspiruje osobiście to sformułowanie św. Augustyna, który powiedział, że długotrwała czystość przywraca dziewictwo. To jest takie zdanie wbrew je, światu, je, który mówi, jak coś utraciłeś, to utraciłeś, nigdy tego już nie będziesz miał. Jeden z naszych braci mówił o tym, że czystość mamy z odzysku. Mhm. Że mamy z odzysku, nie? że, że e, to, to, co oczywiście w oczach ludzkich jest niemożliwe w oczach Bożych jest możliwe, nie? Że dziewictwo nie jest tylko na poziomie fizycznym, ale również na poziomie duchowym, nie? Że może nawet bardziej na poziomie bardziej duchowym. Bardziej może na poziomie duchowym, nie? Fizycznego nie da się odzyskać. Tak? Raz stracone, tak. przestało istnieć. Po, przestało istnieć. Natomiast czy to, które jest na poziomie duchowym, na poziomie... Tym wewnętrznym można odzyskać. O ile pamiętam, w modlitwie egzorcyzmów jest fragment, o, o tym, żebyś pomógł odzyskać utraconą czystość. Jest taka, taki fragment, w którym się, skoro mogę odzyskać utraconą czystość, no to no to, to mnie stawia w tej, w, tej, w tej perspektywie nadziei. W tej perspektywie nadziei. Nie? I teraz... Jakby wracając, czystość była szczególnym obszarem działania miłosierdzia Bożego. Jak wszystkie grzechy, jak wszystkie grzechy, tylko, wiesz, jakoś tak dziwnie się układa, że grzechy przeciwko czystości są tako, takie bardzo e, z jednej strony e, schowane jako tabu, a z drugiej strony wyciągane jako e, największe przestępstwa. Jasne, że, że, że to są bardzo poważne sytuacje. Natomiast y, 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 są, są grzechy i y, nie chcemy ich demonizować. Tak? Bo, bo Bóg ma moc przebaczenia grzechów i Jezus Chrystus nas nie oskarża. Jezus Chrystus nas, usprawiedliwia, bierze na siebie wszystkie nasze grzechy. Ja nie chcę usprawiedliwiać żadnego grzechu, powiedzieć, że możesz, że, jest wol, że, że, ci, że ci wolno, że jak masz trud... Nie, nie, nie. Grzech jest grzechem. Nie, nie ma żadnej dyskusji. Trzeba go nazywać po imieniu. Tak, oczywiście, mhm. że, że to jest pierwsza rzecz. że Gdzie się gmatwamy? Gmatwamy się bardzo często w tym, w tym momencie, kiedy próbujemy udawać, że grzechu nie ma. Nie? że sumienie nam podpowiada pewną rzeczywistość, a my mówimy, nie, nie, nie jest tak źle, nie, nie jest tak źle. Nie chciałbym, żebyśmy tu ujawniali zbyt wiele z naszego doświadczenia spowiedników, czy, czy tym bardziej prywatnych doświadczeń, ale rzeczywiście bywa tak, ja pamiętam jak mnie uczono w seminarium, ojciec duchowny mówił tak tak długo będziesz dobrym kapłanem, tak długo będziesz dobrym mnichem, jak się będziesz uczciwie spowiadał. Mm -hmm. Szczerze, regularnie, uczciwie mm -hmm. spowiadał. Mm -hmm. I to jest jakby ta cenzura główna, mm -hmm. którą niektórzy tracą. Okay. To Dlatego... znaczy, zdarzają się rzeczywiście tak. sytuacje, kiedy ktoś tak głęboko wejdzie w grzech, czy w nieczystość po prostu, mm -hmm. że po pierwsze przestaje to traktować jak grzech, zaczyna to być coś codziennego. Przestaje oczywiście się spowiadać. przy wysokim, przy silnym obniżeniu mm -hmm. tego prógu, progu bólu, tego mm -hmm. progu wrażliwości, przestaje mm się -hmm. Na koniec spowiadać, prawda? Mhm. To jest chyba ta prawdziwa nieczystość mhm. wreszcie. No, ja, ja nie chciałbym mówić o prawdziwej nieczystości czy nieprawdziwej nieczystości, bo myślę, że to nie, nie o to chodzi. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że, że te problemy istnieją i że Pan Bóg te sytuacje nam daje czy dopuszcza w jakimś celu, mhm. bo w jakim? W ratunku. Mhm. Ratunku człowieka, że tak naprawdę doświadczenie upadku stawia człowieka w bardzo konkretnej pozycji, bezsilności. Mnie, tak mnie ustawia grzech. grzech, grzech mi pokazał, że ja jestem bezsilny, że mogę sobie obiecywać, że mogę składać śluby zakonne, że mogę je odnawiać że mogę, e, nie, nie wiem, mieć po, jakąś... Pościć, ja... nosić włosienicę, tak. y, upierać natomiast się fakty, natomiast fakty, fakty są takie, że upadłem. I to, i to jest pewna rzeczywistość. Nie? I Pan Bóg mi pokazuje prawdę o mnie. Prawda o mnie jest taka, że jestem grzesznikiem. I to jest, i to jest ta, ta, ta prawda bardzo konkretna, i, i, i jeżeli Pan Bóg mi pokazuje prawdę o tym, że jestem grzesznikiem, to nie po to, żebym się zabrał za siebie, zmobilizował się, przygryzł w język, zacisnął pięść i powiedział, dam radę. Tylko po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo potrzebujemy Boga. Zbawiciela. Mhm. Bo, tak, bo jeżeli Jezus Chrystus nie jest mi do niczego potrzebny, jeżeli nie ma mnie od czego wybawić, no to ja nie mam z nim relacji, no bo po co? A jeżeli ja widzę swoją klęskę, swój, swoją słabość, swoje grzechy we wszystkich dziedzinach, to te grzechy mi pokazują tylko jedną rzecz. Panie, ja Cię potrzebuję, bo jak Ciebie nie będzie, no to się nie pozbieram. Po prostu. I dlatego bardzo trudno jest zobaczyć, zobaczyć. Doświadczenie słabości, grzechów, kluczu, miłości Boga, miłości, którą Bóg mi chce poprzez to doświadczenie prawdy ofiarować, nie żeby mnie zniszczyć, tylko żeby mnie uratować. Żeby mnie z tej, tej śmierci wyciągnąć w jaki sposób? Że ja zacznę wołać, tak? przestanę stawiać warunki, przestanę um, opierać się o siebie, zacznę rzeczywiście szukać relacji, serca, w którym doświadczę Pana Boga, e, i, i zobaczę, że to, że, to, że to On zwyciężył, a nie że ja sobie poradziłem z czystością, z posłuszeństwem, z życiem w ubóstwie, bo to wszystko jest. Darem. I teraz ja odczytuję, czy widzę tą, tą sytuację. Właśnie tak, nie? I, i, i wbrew pozorom e, ja próbuję się nigdy nie dać skoncentrować na grzechu. Choćby to był niewiadomo jak straszny grzech. Bo diabeł jest ojcem kłamstwa. I ojciec kłamstwa e, doskonale manipuluje e, rzeczami, które są dla człowieka bardzo delikatne i wrażliwe. I sfera czystości jest tą sferą bardzo delikatną, bardzo wrażliwą. I w momencie, kiedy skoncentruje człowieka na sferze czystości, walki o czystość, e, zawiesza go w sytuacji, w której, według mnie, wiele razy odwraca go od problemów głównych. Im bardziej patrzę, na siebie i na swoją czystość, na swoją doskonałość, tym mniej patrzę na Jezusa. Bo ja chcę nie, bo ja chcę sobie poradzić z grzechem przeciwko czystości. Sorki, ale to nie jest twój główny problem. Wiele to jest moje doświadczenie spowiednika i pokazywanie ludziom, że jak spojrzymy na hierarchię grzechów głównych, którą układali ojcowie Kościoła, to oni układali to w ten sposób. Pycha, chciwość, e, zazdrość, gniew, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i nieczystość. Czyli grzechy przyjemnościowe były jako grzechy końcowe. I teraz, jeżeli my się skoncentrujemy na tym, co jest e, skutkiem, a nie widzimy przyczyny, no to możemy sobie leczyć. Wysypkę do kiedy chcemy? Nic z tego nie będzie. Dlatego szukamy przyczyny. A przyczyna najczęściej, najczęściej jest w grzechu pychy. W grzechu pychy, w którym my sobie radzimy bez Boga. Jak Pan Bóg ma nam pomóc? Jak ma nas uratować, jeżeli nie odkryjemy tego, że wiele razy to my zajmujemy Jego miejsce? Jeżeli my nie odkryjemy tego, że próbujemy sobie życie układać po swojemu, że mówimy bądź wola Twoja, a chcemy, żeby była nasza, nie? i przychodzą te doświadczenia, które są bolesne, czasami trudne, ale one są jak sygnały ratunkowe. Popatrz, to się dzieje, ale przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. I, 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 I moje doświadczenie jest takie, że kiedy pokazuję sobie innym ten kierunek, powolutku, powolutku, w cierpliwości, w słuchaniu słowa, szukaniu Jezusa, relacji, w podnoszeniu się, w cierpliwym znoszeniu, na końcu Pan Bóg pokazuje: No, tak, problem był zupełnie gdzie indziej. W momencie, kiedy Cię spotkałem, ukochałem Cię tą miłością pierwotną, kiedy doświadczyłem tej miłości pierwotnej, to nagle czystość staje się czymś tak oczywistym, że ona nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku. Ona przychodzi jako dar i to jest właśnie to, co Święty Paweł mówi. Kto może pojmować, niech pojmuje, bo po ludzku jest to nie do pojęcia, ale w momencie, kiedy doświadczasz żyć żywego Boga, staje się to takim faktem, który napełnia Cię. Zdziwieniem otwierasz oczy, jak kiedyś się mówi, stare, pięć złotych z rybakiem. Nie? Ogromne, I widzisz, i widzisz Boga. I nagle widzisz, panie, jak ja byłem ślepy. Jak ja nie mogłem, nie, nie dostrzegałem twojej miłości, tego wszystkiego. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi się przeczołgać przez różne rzeczy, ale na końcu pokazałeś mi siebie. To jest pierwszy film, w którym yy, jest nastroje. Z reguły w filmach pod tytułem Ogniki w zakon zebrane jestem ja i mój rozmówca, a tym razem w kadrze pojawił się jeszcze Pan Jezus. Tabernakul. A to dlatego, że jak sądzę, ten, 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 ten odcinek o czystości on bardzo wyraźnie musi wskazać na jego oblubieńczą miłość. To znaczy, nie ma życia zakonnego, życia paulińskiego, żadnego życia zakonnego. Bez doświadczenia oblubieńczej miłości, tego, że się wchodzi w ślub z nim. Tak, tak. Że jakby istotą życia w czystości jest oddanie. Mhm. Tak, tak, jak e... panna młoda oddaje się tak, swojemu małżonkowi. Oczywiście, że tak. Jak małżonkowie oddają siebie sobie nawzajem, i cząstką tego oddania jest ta miłość małżeńska, Nie? że stajemy się jedno. Tak samo tutaj. Jeżeli nie stanę się jedno, żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, nie? To, no, no, no to jakby trudno się dziwić, że, że ta miłość jest ciągle szargana, ciągle kopana, ciągle diabeł próbuje mnie od mojej miłości oderwać. Nie? To, co święty Augustyn mówi, tak. Szukałem Cię miłości moja, tak? i tak dalej, i tak dalej. Myślałem, że jesteś daleko. Ile razy tak myślimy? W tych trudnościach myślałem, że jesteś daleko, a ty byłeś bliżej niż ja sam siebie. Nie? Ale musiałem to odkryć. Nie odkryłbym tego, gdybym nie zobaczył swojej bezsilności. Może gdybym nie doświadczył swoich upadków, swojego grzechu. Kiedy Bóg by życie, albo doświadczenie grzechu, albo łaska Boga nie przecierała mnie przez różne trudne rzeczy, trudne rzeczy, cierpienia straszne, nie? Ale w tych cierpieniach odkryłem i znalazłem gdzieś tam działanie Boga. Amen. Amen.